moje miasto to Białystok, bo moje życie to Białystok. Tak, no to zaczynajmy. Proszę Państwa, oto ja witam w glorii i chwale swojego istnienia. Dzisiaj taki odcinek, który musiał się pojawić, bo to jest tyle lat i to trzeba wreszcie zebrać w kupę. To jest odcinek, gdzie odpowiadam na najczęstsze pytania, które do mnie zadają ludzie, bo nie wiem, czy wiecie, ale praktycznie co tydzień albo co dwa robię Q&A na Instagramie i Boże kochany, tam zawsze pokazują się te same pytania, które mimo, że odpowiem, to i tak się pokazują, ale nie są takie, żeby robić na nich cały odcinek, więc weźmy je wszystkie i przejdźmy przez to. A następnym razem, jak ktoś będzie się pytał, to wyślę mu te wideo. No dobra, to leci. Nie myślałaś, żeby przefarbować się na jasny kolor aka blond? Boże, nie! Już miałam taki epizod kilka lat temu, możecie zobaczyć, że próbowałam zejść z koloru, ale wyszło jakieś rude, dziwne coś, bo mój naturalny to jest ciemnobrązowy. I tak próbowałam. Dużo ludzi w ogóle mnie komentowało, że o Boże, Emi, tak ładnie ci w tych jasnych, a ja nie cierpię jasnych włosów. No nie! Blond to nie dla mnie. U innych spoko. Ja nie wyobrażam sobie w ogóle w jasnych kolorach siebie, ponieważ ja mam bardzo białą cerę, którą uwielbiam kontrastować i czerń jeszcze w ogóle wybija jasność skóry. To jest ważne. Tak, ogólnie rzecz biorąc, nie myślę nad farbowaniem i jak patrzę na te kilka lat wstecz, jak ja wyglądałam, to jest takie... Oj, uciekajmy. Jak nie Japonia to, a to jest ciekawe pytanie, jak nie Japonia to nic. Ale z drugiej strony pewnie Italiano. Ale jeszcze z trzeciej strony, jak ja bym do tego Italiano pojechała i bym tak pomieszkała, to może by było tak jak z Anglią, że tak ja jedź ty panie w p... To! No, więc mogłoby tak być. Ale z drugiej strony, nie, to już czwarta, to, ale z czwartej strony, to ja se myślę, że może i by człowiek wrócił na Podlasie, bo tam są różne te demony słowiańskie i może by się jakąś chałupinkę gdzieś tam poza stolicą Podlasia, czyli Białymstokiem, z którego pochodzę. Dzień dobry. Moje miasto to Białystok. Bo moje życie to Białystok. Tak. Więc chyba nawet i Podlasie, bo to byłoby ciekawe, bo bym sobie tak wpliknęła, jak wiecie, zajmuję się jokajkami tutaj, folkiem i mogę, bo raz, że źródła profesorów, najlepszych badaczy, którzy poświęcili całe swoje życie, żeby jeździć i badać folk japoński, i to w oryginale wszystko dodatkowo, to wszystko jest naokoło. To jest wszędzie. I to jest taki fajny przywilej właśnie antropologii kulturowej, że to tak naprawdę każdy z nas może, bo to wszystkich nas otacza. Z drugiej strony, gdyby się wróciło na Podlasie, to można byłoby właśnie te rodzimowierstwo bardziej wejść, wrócić do początków, tak dokładnie jak z jokajkami, zapoznać się, jak to wszystko rozplikiwało się historyczno-antropologicznie, fascynujące, będąc tam, mając dostęp, więc tak naprawdę wy, będąc tam, mają dostęp do dobrych źródeł i mając to wszystko naokoło, bo ta historia i te, i ten posag, tak, historyczno-antropologiczny, no to jest na miejscu, więc to jest bardzo ciekawe. A poza tym Podlasie jest bardzo piękne, więc ja bardzo polecam tam pojechać, bo tam jest bardzo pięknie i zawsze jest tak, że jak moje ziomeczki z innych części Polski z taką beką Podlasie przyjeżdżało i było takie pierwsze raz na Podlasie, no ale jak tu ładnie, ja bym sobie tutaj domek chciała, Boże, jak magicznie, tyle zieleni, a to tak w centrum miasta, czy tak można? Można. Więc nie wiem, chyba
tak to by wyglądało, chociaż cholera go wie, te meandry życiowe i ja z moimi niby nóżkami bieżącymi do przodu, to gdzie ja bym polazła, cholera go wie. Kolejne, czy odwiedzają cię rodzice? Nie, moi rodzice mnie nie odwiedzają, a to z takiego względu, że no nie są w stanie fizycznie tego zrobić, ponieważ no nie są w dobrym stanie zdrowotnym i takie długie podróże są absolutnie niewskazane, więc to my musimy pojechać wreszcie tam. Od razu kolejne pytanie, kiedy? Nie wiem. Człowiek ma firmę, na razie nie można tego zostawić, bo tutaj Marta, Sara i Kubuś to są jeszcze nieopierzeni w całym systemie, no ale pewnie za rok, może dwa, schodami na strych. No, ale jak już przyjadę do Polski, to ja mam plan. I tak, jak będziecie mnie odbierać z lotniska, to ja nie chcę żadnych kwiatów, żadnych szampanów. Proszę wiązaneczki kabanosowe, palcóweczka podsuszana i oczywiście meteczka w dużych kilo. O, jak ja będę czy ty sobie to wyobrażasz, jak ja będę wciągać? Ja już sobie teraz wyobrażam, słuchajcie, jak najprawdziwsza cesarzowa. I okej, przyjeżdżam, a wiecie, jak wcześniej przyjechałam z Jociankiem, co był pierwszy raz, to mamusia dla Jocianka ciasteczko. A dla mnie taki talerzyk, kuźwa, taki, słuchajcie, z taką górą, pociętych w plasterki, jak chipsy, właśnie palcówki podsuszane, jakie, o, kochanieńka, życie, jak ja bym żarła. Ja bym chodziła do każdej restauracji staropolskiej i dawaj mnie wszystko, bitches mnie dawaj, kartacze mnie dawaj, pyzy mnie dawaj, babkę, kiszkę ziemniaczaną z mlekiem takim zimnym i but, twoją mać, że o, później sraka przez godzinę na, o, dobrze, tak trzeba żyć, ale wiecie co jeszcze? Ten boczek surowy, wędzony, co na nitce do gardła wpada i tak trochę żygasz, ale trochę się cieszysz. I z cebuli. O, ty czekaj mnie, jak ja przyjadę. O Jezus! Ja nie będę nikomu tam luśką pokazywać, tylko my będziemy siedzieć i żreć. A luśki, ja nie chcę tutaj czarować, ale prawda jest taka, że one codziennie kiełbasy muszą przyżreć. No nie ma tutaj za bardzo, ale jest salami suszone. Takie po japońsku, ale jest. I one, o, one to wiecie, jak batona umieją gryźć. No Snickers, jaki kraj, taki Snickers, nie? No, więc luśki magicznie mają to w genach, że kiełbasa jest życiem przedwiecznym i nadwiecznym i powietrznym. Powietrznym? Powietrznym. Tak, więc one to wiedzą i one mają to w genach i w ogóle, jak ja tam patrzę, to tutaj popierdziela momisia, ile ona ma roczek i 8 miesięcy i po prostu kiełbasa style always. Tego się nie... Nie, kiełbasy się nie wygryzie z genów. I codziennie jadłam matkę cebulową i tak będę następnym razem, jak przyjadę. Więc wszystkie dary, miry, złota, to nie. Metki cebulowe, kiełbasy podsuszane i kręg chipsy paprykowe. O! Jore! O cię łączy, suchowolu. Pora to wreszcie wyjaśnić. W ogóle to jest taki fenomen, że ja rzucam takie często teksty jak suchowola, szypliszki, mońki. Tak, to są w ogóle takie miejscowości na Podlasiu. Siema. No, nie szypliszki, to już w Suwałkach, ale ogólnie to te rejony wschodnie. No i czemu rzucam totalnie, słuchajcie, randomowo, chociaż dlaczego Marcinek jest Suchowoli, dlaczego Suchowola? Ja tu się przybliżyłam do was. Tak, ja go będę trochę gniotać, bo on musi być gniotany, więc ogólnie rzecz biorąc, to było tak z tą Suchowolą, że uwaga, no dziadek Janek. Tak. Kto śledzi moje szorcy, to już wie, zna dziadka Janka, odnowiciela. Dziadek Janek, który do mnie zawsze mówił i do wszystkich tak naprawdę w formie męskiej. Dlatego ja czasami mówię, poszedłem, zrobiłem, wyrzuciłem, no bo dziadek się pytał, ty te śmiecie wyrzucił? A wyrzucił dziadek.
Tak, tak by. Tak było, tak było. Pamiętasz, pamiętasz, ty wszystko pamiętasz. I tak, dziadek Janek, bo znacie już dziadka Janka. Wszyscy znają dziadka Janka. Suchowoli był. Do świętego pamięci dziadka Janka, no ale właśnie Suchowoli był. No i my do tej Suchowoli czasami na wakacje z tego Białegostoku jeździli. Ja mam nawet taką historię. Nie rozumiałam jej, słuchajcie, kompletnie jej nie rozumiałam. Dlaczego mój brat i moi rodzice się ze mnie śmieją, jak takie piękne wypracowanie napisałam, bo było tak. Zadanie domowe. Napisz, opisz swoje wakacje. No i ja napisałam. Ja i moja kuzynka pojechaliśmy do Suchowoli, ale tam nic nie ma, tylko kury, kaczki i wychodek. Kropka. Koniec mojego wypracowania. No i zrobiłam. No takie, takie były fakty. Powiedziałam prawdę, fakty były takie. I zaniosłam do sprawdzenia, żeby mama mi literówki sprawdziła. No i mama przeczytała to i zaczęła się śmiać. Podała to dla mojego ojca, później dla mojego brata i się wszyscy śmieli. I ja tam stałam z takim... Bitches, o co wam chodzi, nie? To są chłodne fakty. Przecież tam tak było. Domek, kaczki, kury i wychodek. No i rzeczka. No dobra, jeszcze rzeczka była, nad której się siedziało. Nad którą się siedziało. Ale tak było. No i oni się śmieli. Mówi, nie, mi musisz to jeszcze raz napisać. Ale co ja mam napisać, jak tam było tylko kury, kaczki i wychodek? I ja miałam taki lag w mózgu i w ogóle nie rozumiałam, dlaczego oni się śmieją, co jest w tym takiego śmiesznego. Tam nie ma nic śmiesznego. Tak więc, takim oto cudem Marcinek Suchowoli stał się Marcinkiem Suchowoli. A czemu Marcinek? Tu przy okazji... Nie wiem, tak mnie wpadło, bo ja mam tutaj taki kołowrot i on robi te słowa, bo ludzie się też pytają właśnie, jak ty robisz te swoje neologizmy? Jak? Czym? Mózgowiem, ale jak? Nie wiem, wyplikują się, one się tak biegną i łączą te słowa jakoś tak. Ja myślałam całe życie, że wszyscy tak potrafią i że to jest normalne, że totalnie normalne i okazuje się zderzenie z rzeczywistością, że wcale nie. No to kolejna lekcja życia. Za czym tęsknisz z Polski? Ogólnie znowu przejdziemy nad rejony mięsne. Jak już wiecie, PMB mnie tutaj brakuje. Ja tu chcę PMB. Niech ktoś z was przyjedzie. Kto ma wykształcenie masarskie? Kto umie robić metki cebulowe? Wędzić, pędzić i tak... Nie, może pędzić? Może pędzić? Nie. To bez tego ducha Puszczy Podlaskiego. Ale tak, no kiełbasy dobre, suszone mi tu brakuje. Brakuje mi samotności. No, ja już o tym mówiłam, słuchajcie, w szorcie, albo ten szort jeszcze wleci, ale on będzie, że właśnie tutaj tak ciężko być gdzieś samemu, że nawet jak znajdziesz jakąś dziczkę, która jest niby pusta, tutaj tak ludzie ci się gdzieś tam wyplikną i masz takie what the fuck. A ja mieszkałam w Białymstoku w centrum i były takie godziny, że no i nie jakieś super szalone, ale że naprawdę ludzi nie było. I może no, było te poczucie takiej pustki, że nikogo nie ma, jest fajnie. A tutaj tak nie ma. Chyba, że popatatajasz gdzieś w jakieś góry, gdzieś na same szczyty i w ogóle w jakieś wypizdowie, ale no tak tutaj. I ogólnie, no Tokio, prefektura Tokio, czego to oczekiwać? Kolejna rzecz, za którą tęsknię, to są chipsy paprykowe, crunch chips falowane. Mamusia Kuby, mamusiu Kuby, jeśli tego słuchasz, to ja ci bardzo chcę podziękować, bo mamusia Kuby, słuchajcie, wysłała nam tutaj chipsy paprykowe i różne smakowitki polskie i my będziemy jeść, a ja dostanę dużo chipsów i to jest takie kochane i Kubuś jest kochany, jego mamusia też jest kochana, bo brawa dla nich, wielkie. Właśnie, ja już mówiłam, że tutaj z chipsami paprykowymi to jak kot napłakał. Są faktycznie kilka o smaku chili, właśnie karamucio. Ale to nie jest to, to nie jest to. Z lejsów są lejsy, ale najczęściej to są solone, albo właśnie ten formaż, albo zielona cebulka. Żadnego z nich nie lubię. No po prostu nie ma chipsów. A ktoś tam jęczy do mnie. Ej, mi nie mleć się, bo w Niemczech tylko paprykowe. Girl, I'm going there. I wanna live there. Give mnie. Więc to.
kolejna rzecz, za takimi rzeczami, jak to się mówi, nieoczywistymi, to jest zapach polskiego lasu iglastego. Dlatego, że tutaj lasy są najczęściej mieszane i dużo jest przewaga liściastych i też takich bardzo, no klimat jest zupełnie inny, ale polski las iglasty latem, jak się nagrzeje, wiecie, poszyć takie było twoją mać. I te piękne olejki się zaczną wydzielać, ten las tak pachnie taką świeżością, takim, wiecie, wy znacie ten zapach, każdy zna ten zapach. I to jest właśnie zapach suchowoli, bo jak my tam jechaliśmy i był ten kury, kaczki, wychodek na te wakacje, ale to były też grzyby, grzybobranie z dziadkiem Jankiem. I dziadek Janek był takim zuchem, że pozwalał mi, takiej małej, po prostu samej zbierać grzyby, że on poszedł gdzieś i ja poszłam gdzieś. I ja byłam w takim dzibli, słuchajcie, że te, pamiętam do dziś, że chodziłam i tak było pięknie, słonecznie, te grzyby i tak znajdowałam i tam dalej krzaki z malinami, a tam takie gąsienice czarne, takie futrzaste, a ja fazę, bo ja się nie boję, a ja takie wow, ale kawaiine i w ogóle chodzę i ten zapach, no a mam też traumę, bo z kuzynką kiedyś też tak chodziłyśmy i był jakiś doł i my coś tak śmierdzi, podchodzimy, a tam zdechły koń rzucony i takie my, takie Jezus Maria, Boże, mieszczuchy przyjechały, zobaczyły, gdzie osoby ze wsi wrzucają zwłoki, to było takie boje. No to było straszne, to było traumatyczne dla dzieciaka w wieku lat 6, no czy tam 7. No ale ogólnie ten zapach lasu iglastego. Najlepsza perfuma. No i oczywiście trochę tęsknię za żarciem, choć z drugiej strony jak się uprzeć, to tutaj można zrobić i kartacze, i pyzy, i pierogi, nawet kapustę z grzybami. No, ale muszę wam powiedzieć ciekawostkę, że próbuję robić rosołki, ale to i tak nie wychodzi taki sam rosół, bo inna woda, inne mięso, inne kości, inny ten wywar w ogóle jest, więc... Ale właśnie mój tata robi taki rosołek, jak przyjadę, to jest rosołek, kuźwa, słuchajcie, kolagenowy, bo jak go zostawisz, to on się ścina na galaretę. Ale z taką esencją, jakby tatuś ty otworzył ramenie z rosołkiem. Girl, Michelin'y wszystkie byśmy mieli. Czy miałaś operację zmiany koloru oczu? Kiedyś to było zapytanie, czy nosisz soczewki. Tak, to w ogóle jest bardzo ciekawe, bo ja jestem już tutaj na tej platformie ogólnie YouTube 8 lat, coś takiego. I słuchajcie, i najśmieszniejsze jest to, że przez lata nie było w ogóle takiego pytania. Ono się kilka lat temu wypliknęło właśnie tej formie, hej, czy nosisz soczewki, bo masz taki dziwny kolor oczu. Ja soczewek nie noszę, znaczy noszę, ale tylko takie patrzałkowe, że mogę po prostu widzieć i nie być kretem. Ale jeśli chodzi o kolorowe, to nie. Ale ostatnimi czasy, to w ogóle cała beka, cały mem u mnie na Instagramie powstał i moi widzowie też się śmieją, że o, jest pytanie w Q&A, że czy Emi, czy twoje oczy to prawdziwe. Ale ostatnio to ewoluowało i ja chyba wiem dlaczego, bo ostatnio zaczęły się pojawiać pytania, ej Emi, a ty miałaś operację korekty koloru oczu, rozjaśniania oczu? Ja takie, coś wie. Ja zrozumiałam, słuchajcie, ta korekta koloru oczu, dzień dobry, a tak naprawdę o co chodzi? Faktycznie do mnie na TikToku też zaczął algorytm pokazywać takie filmy właśnie z korekty koloru oczu. No i ja wtedy zrozumiałam, skąd to się idzie. Tak, najczęściej jakieś tam kobiety z brązowymi oczami i ona wstaje, jedno oko takie właśnie szaro-zielone, nawet bardziej szarsze niż moje i drugie takie, no piękne moim zdaniem, bo ja uważam, że w ogóle ciemne oczy są bardzo piękne, bo one dają taki efekt
ciepłości człowieka. No ja tu w ogóle zrobiłam się na taką bisz-bisz, bo mam jasną skórę, mam jasne oczy i teraz czarne włosy. No i to taki efekt, ta Yuki Onna, the bitch is the bitch. A właśnie jak masz ciemne oczy, to masz, uważam, że twarz staje się taka milsza, cieplejsza. No tak uważam, ale słuchajcie... I to pewnie przez to ludzie teraz przy każdym Q&A, ja już czasami tylko dla beki udostępniam, ale nie ma praktycznie Q&A, gdzie nie ma tekstu o soczewkach albo właśnie o operacji zmiany koloru. Osobiście nie uważam, że mam jakiś super rzadki, dziwny kolor oczu. To są... Nie, od razu mówię, nie, to nie są niebieskie. Moje oczy są koloru dokładnie szaro-zielonego. Dlatego mogą się wydawać jakieś niebieskie i poza tym mają takie coś, że załóżmy jak nałożę bluzkę niebieską, to będą się wydawać białe bardziej niebieskie, a jak zieloną, to bardziej zielone. No i to by było na tyle. Oczywiście jeśli macie jakieś pytania, zostawcie, może będą na kolejne Q&A i napiszcie, co was zaciekawiło, co może was rozbawiło, albo może czego nie wiedzieliście, albo co was zdziwiło. No i oczywiście zapraszam na Webisami, bo tam są takie cudowne nowostki. Mamy kubki Starbucksa, girl, wersja letnia, bitches go. Mamy świnki bankojaki, te na kadzidła, takie świneczki, na te kadzidła spiralki. Są dzwonki letnie, właśnie furing. Są w ogóle przepiękne, jedno jest w kształcie takiego ze szkła, jako góra. No, cudne rzeczy letnie wbijają, wy też wbijajcie nowe kosmetyki. Piękne rzeczy od Madziurika, Madziurka. Totalnie. No i widzimy się już niebawem. Dagle, dziany, matony, bye, bye.